Witam was serdecznie. Okej, my zrobimy misję poboczną. Zaklinanie na dobry początek. Jak to najlepiej ogarnąć? Możemy sobie tu przez to śmignąć, przez to znak zapytania ogarnąć i potem tu być. Okej. A płotka, jak zawsze, gdzieś tam za płotem. Chodźmy tędy. Pesto. Ostry z ciebie jegomość, ale uczciwie ci z oczu patrzę. Przechodźmy. No i dokładnie przez ten znak zapytania też pójdziemy. A jakiś utopiec. Utopce. Niech się tam bawią. O, ukryty skarb. Mamy tutaj coś. Zbliża się. To tutaj naprawdę szybko już idzie. Muszę pójść te wszystkie rzeczy też sobie sprzedać. Ja się czuję naprawdę tutaj trochę taki słabszy. To się też muszę pozbyć. Ile ma? 63. Proszę. A ty masz 51. No i proszę, mamy. No i zbroj też. Pierwszy raz zbroj naprawiam. 15, 90, 40, to więc. Proszę. 83, 80, 87. Dobrze. Jesteś. Okej. Jeden. Okej. Jeden. Dobrze. Tu jesteś? Widzisz to mnie? Też weźmiemy. Zresztą złotego było, nawet nie zdążyłem sprawdzić.
Szafir. Też jakieś rubiny czy coś. O. Filcowy pancerz, miecz. List pożegnalny. Nie jest lepsze od tego, co ja mam. Dobrze, to już zrobiliśmy. To teraz wrócimy do swojego zadania. Zrobione, co zrobione. Okej. Okay. Znak. Witaj, nieznajomy. Masz ochotę na chwilę rozmowy? Siema. Przebyliście daleką drogę z Ofiru. Daleką i pełną niebezpieczeństw, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Masz niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. O Boże, wyścig konny. Co ty masz na sprzedaż? Widzę, że karty jakieś. Gwint, nie pamiętam, kiedy gwint kupiłem. Gorszy. Dobrze. To jest, mam też stówkę. Tu mam lepsze. Też by coś sprzedać. Podoba ci się nasze rzemiosło? Nawet bardzo. To nic w porównaniu z tym, co mógłbym ci zaoferować, gdybym nie stracił moich schematów rzemieślniczych. Co się z nimi stało? Podróżowałem z przyjaciółmi, gdy zaskoczyli nas bandyci. Schematów mi nie żal, ale w napadzie zginął jeden z naszych. Spróbuj odzyskać twoje schematy, jeśli to możliwe. Godne króla będą przedmioty, które powstaną dzięki zawartym w nich wskazówkom. Gdzie zostałeś napadnięty? Przy skrzyżowaniu traktów, niedaleko. Ja słabo znam okolice. Nie potrafię dać ci dobre wskazówki. Na północ stamtąd był jakiś zrujnowany duży dom. Poradzę sobie. Jeszcze? Mógłby... Masz trzy koła. Panie, dasz mi te trzy koła. To ja nie ubiorę na pewno. Ara, nara, ara, ara, ara,
W ogóle płotki nic nie mam, to dobrze. Nara. Okej, tutaj. Nara. Jeszcze tir. Nara. Ostrze zima. Zostawię sobie jeszcze. Nara. A te kamienie też muszę kiedyś sprzedać. 2%. Wszystkie 2% sprzedam. A tego nie mam. O proszę, wszystkie sprzedam, dobrze. Nie mam kasy już. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chończe jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Mhm. Dobrze. Lecę z koksem. Dalej! Pokaż, na co cię stać! Oj. O! Ominąłem. On też ominął? Nie wiem. Lecimy dalej. Nie oszczędzaj. Oj. Mamy wyścigi. Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy. Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. No i git! Zrobiliśmy! Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj! Okej. Po pierwsze... Płotka, co dostałaś? Większa wytrzymałość wierzchowca. O, 5. Ubieram. A ciebie potem sprzedam. Dobra. Zadanie. I tu. Siema. Pozdrawiam. Witaj. Chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie to nie ma czego chwalić.
Ech, Nordlingowie. Na wszystko narzekacie. Chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry. Robicie problem. No, ale teraz to ja narzekam. A ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek wraz z narzędziami. Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. Rzeczywiście. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu, a stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. Okej. Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę, a wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę cię zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. A nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, czy wręcz mistrzowskich. Nie martw się. Czuję, że to będzie dla mnie dobra inwestycja. O kurde, 5 koła. Dobrze, masz. Mam pieniądze przy sobie. Tyle wystarczy? Na początek. Koszty wzrosną, jeżeli zechcesz czegoś bardziej wyrafinowanego. Kosztowne rzemiosło. Na dodatek pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Będę jeszcze potrzebował sporych rozmiarów nefrytu. Zobaczę, co da się zrobić. Okej. Jakoś kosztuje. Znajdź kilof. Północny wschód od Nowigradu. Są ponoć niewielkie złoża nefrytu. Spróbuję szczęścia tam. Okej. Jakoś kosztuje. O, kosztuje. Tu i tu. Dobrze, i będę miał też jeden znak zapytania po drodze. Okej. Łódka. Tu teraz można iść. Okej. Mało tu tego nefrytu. Poszukam dalej. Dobra.
No proszę. Zdany na trachtę, czy coś tam było? O! Geralt! No! O kurde, o kurde no! Okej. Okay. Jeszcze jeden został. Och, mam. Tu. Jakoś kosztuje, no tak, ale tutaj jest już złoże. Muszę go tylko jeszcze wydobyć. Dobra. Mam. A tutaj było też jeszcze... Cebunie. To było. Gdzie ty jesteś? Wow. Szukuję jakiejś jaskini. O, mamy coś. Okej. Zrobiony. Dostałem siano. Więc teraz znowu z powrotem do niego. Ogarnięte. Dobra płotka, to teraz my śmigamy tu z powrotem. Bo Velen lubię akurat te znaki zapytania ogarnąć. Na Skellige
Nie podobało mi się. Jedź pod kolor. Okej. I zaś tutaj. Trochę się go boję. Mamy ziomkuś. Moje pieniądze nie poszły na marne. Nawet nie wiesz, z jaką przyjemnością wróciłem do mojego zajęcia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jak idzie praca? Wykonałem już kilka pomniejszych run, tak na rozgrzewkę. Niestety narzędzia i składniki, którymi obecnie dysponuję, nie pozwalają mi na stworzenie niczego lepszego. Na szczęście znalazłem dla ciebie nefryt. Proszę. O, dziękuję. Jeśli chcesz rzucić okiem na moje dzieła, to zapraszam. Zaklinasz może wzmocnić twoje przedmioty słowymi urniejszymi słownikami, dzięki czemu zyskują one nowe, potężne właściwości. Aby zaklinać, musimy wejść do panelu zaklinacza. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Rogi. Słowo umieszcza się w miejscach na runy glify. Nie możesz ich... Słowo umieszcza się w miejscach na runę i glify. Nie możesz ich więc używać w tym samym czasie co runy glify. Kiedy zagniesz jakiś przedmiot runy glify, którym dany przedmiot został wcześniej wzmocniony, ulegają zniszczeniu. Gdzie znajdują się przedmioty, które możesz zaklinać. W tym miejscu jest lista słów urnicznych glifów. W tym miejscu znajduje się opis zaklęcia oraz jest określony koszt jego wykonania. Mają swoje poziomy. Zaklinacz rzuci zaklęcie na wybranym piątrze, ile osiągnie już poziom równy bądź wyższy. Okej. Co to w ogóle jest? Nic nie mogę tutaj jeszcze dać. Utrwalenie. Premier zapewnia przez to potencjał, że powstałem na stałe. Co? Na stałe? Co ty mówisz? Po osiągnięciu maksimum, punkty dni zaczynają maleć do zera. W tym czasie zwiększa się regeneracja żywotności, wytrzymałości oraz zmniejsza się zatrucie elektrami. Okej. Okay. Odbije wszystkie pociski, to jest... O, to jest mega git. Wszystkie elementy pancerne traktowane są pancer ciężki. Tak i tak już mam ciężki. Trafienie przed nim znakiem art zmniejsza jego wytrzymałość. Przeciwnik pod wpływem znaku akcji zginie, efektywność się następny cel. Przeciwnicy podpaleni znakiem inni mają 100% szansy na podpalenie innych przeciwników. Okej. Okay. Spożywanie jedzenia regenerują 400% więcej życia, ale wszystko smakuje jak pierogi. Mamy żaden problem. Dodawanie gniazd. A może broń? Mistrzowski mógł nawet. Ale nie mistrzowskie te. Okej, niech to będzie. Ostrzy zima. Dobra.
Zdenerwowany gniazd, nie mogę nic dodawać. I zaklinanie. Mam funkcjonalne zaawansowane narzędzia. Ja to jeszcze olewam. Trochę się go boję. 5 punktów dostałem. Poszukiwania pod mamy. No okej, pod zrobimy. Bez śladu. Trochę się go boję. Ale zaklinacz, pomyśl o tym, poczytam trochę o tym, jak to w ogóle będzie. Ale mamy tutaj jego punkt. Tak, on jest na mapie oznaczony. Tak. Okej. No to na tym zakończę też ten odcinek. W następnym śmigam dalej. Dokładnie, śmigam w następnym odcinku dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.